Po 12 latach tylko formalnego istnienia z oświatowej mapy Suwałk zniknie 5. liceum ogólnokształcące. Ostatni nabór do klasy 1. liceum został przeprowadzony w roku szkolnym 2006-2007, a ostatni absolwenci ukończyli szkołę w roku szkolnym 2008-2009. Biorąc pod uwagę brak naboru od 2008 roku, likwidacja 5. liceum ogólnokształcącego w Suwałkach jest zasadna. Wniosek o likwidację szkoły złożyła dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Miasto, z uwagi na to, że w szkole nie ma uczniów od wielu lat, wszczęło procedurę likwidacyjną. Jak się dowiedzieliśmy, wykreślenie szkoły z rejestru nie odbije się negatywnie na kadrze zatrudnionej w Zespole Szkół Technicznych. Łatwo przewidzieć, że podlaski kurator oświaty pozytywnie zaopiniuje decyzję o zamknięciu szkoły. Oficjalnie placówka przestanie istnieć z końcem sierpnia bieżącego roku.